Możecie mi nie uwierzyć, ale na tym laptopie, na tym najzwyklejszym biurowym laptopie mogłem odpalić gry z taką jakością jak na gamingowym PC-cie z RTX-em 3080. I było to możliwe właśnie dzięki nowej subskrypcji NVIDIA GeForce Now RTX 3080, którą miałem okazję testować. I mogę Wam już powiedzieć, że te testy wypadły całkiem nieźle, chociaż nie wszyscy fani grania będą z takiej usługi zadowoleni. Jeszcze kilka lat temu o graniu w chmurze mówiliśmy jak o jakiejś magii, że jak to możliwe, nie mam konsoli, nie mam gamingowego PC-ta, mogę grać w najnowsze tytuły i one wyglądają dobrze? No o kurde, niesamowite. I teraz te streamingi to tak naprawdę troszeczkę się upowszechniają, bo już mija nam rok jak Stadia ruszyła w Polsce, albo prawie rok, mniej więcej coś takiego. Na dobre działa już Xbox Cloud Gaming, mamy tego GeForce Now i właśnie ta ostatnia usługa teraz doczekała się nowej wersji RTX 3080, która, jak sama nazwa wskazuje, no ma nam dać taką jakość grafiki jak na RTX 3080. Można wręcz powiedzieć, że my sobie wynajmujemy taki komputer z RTX 3080 na pół roku. Od razu powiem, że nie jest to zabawa tania, bo to jest około 500 zł na pół roku. No po prostu ta usługa jest droga, dla wielu Polaków może być za droga, chociaż podejrzewam, że w zachodniej Europie będzie się cieszyć sporą popularnością, bo u nas prawie 100 zł miesięcznie kontra 20... jakieś 20, no mniej więcej tyle euro miesięcznie dla mieszkańca zachodniej Europy, no to jednak jest różnica przez to, ile zarabiamy. I ja muszę Wam powiedzieć, że cena jak dla mnie jest przesadzona, ja bym się na nią nie zdecydował, ale jeżeli chodzi o jakość, to naprawdę lodzio miodzio, nie ma na co narzekać, jest naprawdę super i zaraz Wam powiem generalnie, jak mi się z tego korzystało, chociaż już trochę powiedziałem. Na początek Wam powiem, w jakich parametrach możemy grać, mając taką usługę. Mam sobie tutaj taką ściągę i mając PC albo Maca, to możemy grać w rozdzielczości 1440p i 120 klatek na sekundę, tylko trzeba mieć aplikację GeForce Now. Na konsolach, na przystawkach telewizyjnych, no na tych urządzeniach Shield TV od NVIDIA z Android TV, tam możemy mieć 4K HDR 60 klatek na sekundę. Na wybranych telefonach z Androidem 120 klatek na sekundę i w przeglądarce możemy mieć Full HD tylko i 60 klatek na sekundę. Więc to oznacza, że jeżeli będziecie chcieli sobie takiego Cyberpunka 2077, bo już rok też mija od premiery, być może warto sprawdzić, może nagramy o tym materiał. Więc jeżeli tego Cyberpunka chcecie sobie odpalić na przykład na Xboxie Series X albo na innym Xboxie i tam odpalić przeglądarkę Edge i sobie odpalić GeForce Now, bo jak najbardziej to jest możliwe, to tam uzyskacie tylko rozdzielczość Full HD i 60 klatek na sekundę. Niby niezły wynik, ale jak ktoś lubi te 4K, no to może mu się nie spodobać. Ja Wam muszę powiedzieć, że kiedy grałem w tym Full HD i 60 klatkach na sekundę, to dla mnie było aż nadto. O tak. Ja wielkiej różnicy między Full HD a 4K nie widzę, a doceniałem to, że jednak gram w tego Cyberpunka na maksymalnych możliwych ustawieniach graficznych z włączonym RTX-em i on mi się nie zacina i on po prostu działa. I na czym testowałem tę usługę? No, tak jak mówiłem przed chwilą, na Xboxie Series X podłączonym do internetu kablem, na tym laptopie Huawei'a, którego nie podłączałem kablem do internetu, tylko na Wi-Fi 5 GHz oraz na przystawce Shield TV z 2015 roku, którą podpiąłem sobie pod telewizor i tutaj też nie podłączałem kabla w większości przypadków, czasami podłączałem, żeby sobie porównać, ale w obu przypadkach rozgrywka była naprawdę fajna i nie dało się na nic narzekać, w sensie na nic, no na prawie nic, bo o ile ta jakość grafiki naprawdę była fenomenalna, o ile ta płynność była spoko, to muszę przyznać, że co jakieś 10-15 minut, bardzo rzadko, ale jednak zdarzały się mikroprzycięcia. Na chwilę. To nie jest tak, że na PC-cie by tego w ogóle nie było, byłoby tylko znacznie rzadziej, ale jednak streaming ma też inne plusy, o których warto pamiętać. Jak mówiłem wcześniej, ja tego Cyberpunka 2077 rok temu przechodziłem, zresztą Wam o nim wtedy opowiadałem. Ja to robiłem na laptopie Asusa, takim ogromnym gamingowym z RTX-em 2080. Wtedy mogłem to sobie odpalić Full HD z tym RTX-em, ale tak na średnio bardzo.
nie był to taki komfort rozgrywki, jakiego bym oczekiwał i może grafika nie była najlepsza, ale za to laptop wył jak jasna cholera i nie dało się przy nim po prostu wysiedzieć kilkunastu minut. W sensie ja dałem rady, bo grałem na słuchawkach, ale moją żonę, no to szlak po prostu trafiał. Z kolei grając na streamingu, ten komputer, na którym ja gram, jest gdzieś bardzo, bardzo daleko. I on sobie gdzieś pewnie wyje, tylko nie mi. I mi to bardzo pasuje. Być może tam w tej serwerowni żyje czyjaś żona, jest bardzo zdenerwowana, bo słucha 10 tysięcy komputerów zamiast jednego, ale generalnie nie obchodzi mnie to. Sama sobie wybrała ten los i teraz musi cenę za to zapłacić. Najważniejsze jest, że ja miałem cicho i to cicho miałem grając na laptopie, grając na konsoli oraz grając na telewizorze z przystawką Smart TV. I moim zdaniem te delikatne przycinanie się jest zdecydowanie warte tego, żeby grać na sprzęcie, który jest tak po ludzku cichy. Jednak korzystając z tego RTX 3080 zauważyłem jeszcze, że mam niższe opóźnienia niż zwykle. Ja pytałem o to NVIDIA, że co się dzieje i się okazało, że raz, że oni mi przypisali po prostu serwer, do którego muszę się łączyć, bo obecnie ten RTX 3080 działa na serwerach Frankfurt oraz Londyn, a jak nie miałem tej usługi, to mi się łączyło czasami gdzieś ze Skandynawią, gdzieś indziej i miałem za wysokie opóźnienia. Tam NVIDIA mówi, że najlepiej to poniżej 40 milisekund. Ja zawsze miałem 40, 45, 60 czasami i mi już krzyczało, że może działać nie tak, jakbyś chciał, człowieku, i mówimy ci o tym. No i faktycznie tak było, a teraz jak korzystam z tej nowej subskrypcji, no to ja mam opóźnienie 27, 35 milisekund, no 40 to chyba nigdy nie miałem i to naprawdę czuć, bo ja nie czuję opóźnienia w rozgrywce, no i nie czuję, że macham właśnie tutaj gałką odpada i muszę czekać chwilę i dopiero moja postać się porusza. Tego w ogóle nie ma i generalnie czułem się, jakbym po prostu grał na tym pececie, nie czułem żadnego opóźnienia, bo tam był w sumie pecet, tylko on znajdował się gdzieś tam daleko, a skrzynka odpowiadająca za niego była za moim telewizorem i była malutka i nic mi nie było, bo jak już mówiłem wcześniej, ten pecet komuś gdzieś tam w serwerowni był. I tak jak mówiłem, korzystając z tej usługi otrzymujemy dostęp do ray tracingu po prostu, czyli no do tej funkcji RTX-a, gdzie widać jak dobrze światło się rozchodzi, że to jest bardziej naturalne, to też zużywa dużo mocy obliczeniowej i wymaga bardzo dobrej karty graficznej, no stąd też właśnie popularność tych kart RTX, bo ta grafika może nie jest jakoś super lepsza, ale jak się przyjrzymy, to jest troszeczkę lepsza, a jak ktoś bardzo dobrze wykorzysta ten efekt, to jest naprawdę zauważalnie lepsza. I zabrzmi to śmiesznie, ale najlepiej to widać po Minecrafcie, bo tam mamy słabą grafikę generalnie i jak został dodany ten efekt RTX, to nagle wow, jak te światła na tym wyglądają. Naprawdę to wygląda fenomenalnie, polecam Wam sprawdzić, o ile tutaj nie leci na przebitkach, pewnie coś tam poleci. I generalnie bardzo się cieszę, że sporo już gier ten ray tracing obsługuje, co mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Oczywiście nie są to wszystkie gry, więc kiedy przeglądacie katalog GeForce Now, no to tam macie tak naprawdę oznaczone, że ta obsługuje RTX, a ta nie obsługuje RTX. Tak jest oznaczone RTX on albo RTX off po prostu, albo brak znaczka po prostu, co oznacza RTX off. Jeżeli macie RTX on, no to znaczy, że ten lepszy abonament powinien Wam się tutaj przydać. No już tak na koniec, bo już o ile o tym RTX 3080 w chmurze można mówić, powiem, że oczywiście mamy więcej usług w chmurze, które różnią się, wiadomo, że jakością grafiki, ale też tym, jakie mają podejście do użytkownika. Bo mamy na przykład Xbox Cloud Gaming, gdzie tam Microsoft chce Wam obchnąć Game Passa za 50 zł miesięcznie, a najlepiej jak przy okazji do tego dokupić sobie jeszcze konsolę i będziesz mógł grać na konsoli i w chmurze będziesz mógł grać, jak nie masz dostępu do konsoli. To jest ich model biznesowy. Płać im abonament po prostu. Mamy też Google Stadia, gdzie za Stadię nie płacicie, chyba że chcecie mieć po prostu dostęp do na przykład darmowych gier co jakiś czas, ale nie musicie za to płacić i musicie im płacić za gry. Czyli tutaj jest taki model standardowy. Oni Wam udostępniają chmurę, a Wy płacicie im za gry i oni na tym zarabiają i w te gry możecie grać tylko na tej chmurze. Z kolei w przypadku NVIDIA i GeForce Now, no to mamy taki model, że oni Wam udostępniają komputer, ale możecie grać w swoje gry. Czyli ja na przykład tego Cyberpunka nie musiałem znowu kupować, tylko sobie zaznaczyłem, że ten Cyberpunk ma działać na moim koncie GOG.com, bo tam miałem go kupionego. No i mi się pojawił interfejs GOG, odpaliłem go sobie, no i tyle. Więc Xbox chce Wam obchnąć abonament, Stadia chce Wam obchnąć gry, a NVIDIA chce Wam obchnąć komputer. W sensie nie tak dosłownie komputer, tylko jego moc obliczeniową, ale chyba wiecie, o co chodzi.
No i już tak podsumowując, czy ten GeForce Now w wersji RTX 3080 mi się podobał? Jak najbardziej. Moim zdaniem chyba najlepszy i najbardziej jakościowy streaming, z jakiego korzystałem. I jeżeli tak ma działać streaming, to jestem za tym, żeby wszedł jak najszybciej na rynek. Ale czy bym go sobie kupił? No raczej nie, no bo to kosztuje jednak 500 zł na pół roku, czyli bardzo dużo jak za streaming i to jest naprawdę sporo, bo nie do końca wiem, do kogo jest skierowana ta usługa. Osoba, która chce po prostu sobie czasami pograć w chmurze, to wybierze inny streaming, który będzie tańszy, na przykład tańszą wersję GeForce Now albo ten Xbox Cloud Gaming i wtedy będzie sobie grał w chmurze. A osoba, która potrzebuje w każdych warunkach mieć tę jak najlepszą moc obliczeniową i tak dalej, to kupi sobie komputer. I nie wiem, czy tutaj Nvidia nie wykorzystuje tej obecnej sytuacji na rynku, że tych kart graficznych po prostu na rynku nie ma, więc oni tę kartę graficzną opychają ludziom na raty, a raczej na części, po prostu w ramach swojego streamingu, bo sobie ogarniają, że no dobra, to pan Marcin z Białegostoku pogra tutaj 2 godziny dzisiaj, później pan Tyron z Ameryki pogra 2 godziny i oni tego RTX-a tak ludziom sprzedają na pół roku na raty, że ty kupujesz kawałek RTX-a, on kupuje kawałek RTX-a, ona kupuje kawałek RTX-a i tak dalej. I moim zdaniem, jeżeli ktoś po prostu chce grać, nie patrzy na to, że ja muszę mieć komputer i tak dalej, tylko chcę mieć jak najlepszą jakość grafiki, ma dobry internet, to ta usługa jest dla niego. Chociaż mi się wydaje troszeczkę za droga i sam chyba bym się na nią nie zdecydował. I to tak naprawdę wszystko, co miałem dzisiaj do powiedzenia. Zanim mi ktoś cholera jasno napisze, że film sponsorowany, to mówię, nie był sponsorowany przez nikogo. W ogóle. Mówię jak jest. Ta usługa mi się podobała, ale jest za droga. Ale jak kogoś stać, to może sobie kupić. I tyle. I pamiętajcie, że komentarze są do Waszej dyspozycji i możecie tam napisać, co sądzicie o graniu w chmurze i jaką usługę grania w chmurze uważacie za najlepszą. No i czy wyprze taki rodzaj grania PC-ty i konsole, czy raczej nie? Porozmawiajmy na ten temat, bo to jest generalnie no, ciekawe. Poza tym standardowo łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Na Twitterze można ze mną pogadać, się pokłócić. Na Facebooku mam taki fanpage, Kosiński testuje. Czytajcie Spider Web, jedzcie zdrowo, wysypiajcie się. Cześć.